Który dzisiaj? Jest dzisiaj 26 czerwca. Wypożyczyłem rano samochód, no ale jak to z wypożyczeniem, tak naprawdę miałem go o 10:30, zanim dojechałem do Lake District, to minęło kolejny czas, także dzisiaj jest rekonesans. Dojechałem, tak, chciałem przejrzeć jeziora, dojechałem do miejscowości Keswick. Się okazało, że byłem tutaj 31 grudnia 2019 roku. Film jest... jeszcze nie jest złożony. Czeka w kolejce. Takie mam zaległości. A teraz dojechałem do Kamiennego Kręgu. Zaraz czegoś się o nim dowiem. Oczywiście nie za wiele wiadomo o kręgach, oprócz tego, że pierwsza wzmianka jest 1776 roku, jak tutaj pierwszy turysta przyjechał i opisał te kręgi. Ale ja za to jestem w prześlicznej scenerii Lake District, także dzisiaj robię research, przeszukanie. Zobaczenie tego, co chcę zrobić. Także być może następne kilka dni tutaj spędzę. Rano była pogoda piękna, potem jak tutaj jechałem, było deszczowo, wiecznie. Także nie szło się wykąpać w jeziorze. Ostatecznie nie szło się wykąpać, bo dno jest strasznie kamieniste. Te kamienie są bardzo ostre, dlatego nie można się wykąpać. Ale co do kręgów, to tyle. Następna wzmianka. No to czytamy. Kręgi zostały zbudowane 4500 lat temu. Według badaczy pełniły rolę ceremonialne, jakieś towarzyskie, podejrzewam, że w sensie obchodzenia świąt, a także wymiany handlowej. Może na tej zasadzie, że w zaklętym kręgu nikt nikogo nie jest w stanie wyrolować. Kręg jest mniej więcej tego rozmiaru, co w Odrach można spotkać u nas na Kaszubach. Ale nasze w Odrach są bardziej imponujące akurat od tego kręgu. No ale coś jest. Panorama, widok w stronę Case. Keswick. Keswick. Także tu można na pewno chodzić po górach, pływać w jeziorze. I z całą pewnością miło spędzić czas. Także dzisiaj przygotuję plan. Zobaczę, co tu mogę zrobić. Ten krąg to jest bardzo ważne odkrycie, ponieważ okupuję to również, jest własnością czy pod opieką English Heritage, którego jestem członkiem. Tu jest parking, wszelkie parkingi dla mnie są za darmo. Także wystarczy, że tam włożę naklejkę i sobie mogę tutaj stać ile chcę.
blisko Case. Fakt, że muszę tam podejść na piechotę, ale ja naprawdę nie muszę stać w centrum miasta. Tu dla mnie jest super. Także z tego sobie zrobię punkt wypadowy. Są w okolicy jeziora, także niestety będę musiał wziąć klapki. Jedyne klapki, jakie mam, to są ciężkie, ale coś wymyślę. Teraz nie zanudzam kamery. Na tym polu, gdzie są te kamienne kręgi, chyba jest pole wydzielone. Także spokojnie tu można kemping zrobić. Znaczy kemping na tej zasadzie, że można przespać nockę, a w ciągu dnia tak samo można spędzić czas. Tego, czego jeszcze się dowiedziałam o szlakach w okolicach Lake District, one nie są oznaczone w żaden sposób, także jak się idzie, to nie można rozpoznać, po jakim szlaku się chodzi. Ale wszyscy tutaj używają GPS-a i Google Maps, że w ten sposób się tu odbywa. Nawet to znaczy, że nawet jakbym miał mapę papierową, to niekoniecznie ona musi się do czegoś przydać, bo nie będę miał punktów odniesienia. Muszę się co zastanowić, co z tym zrobić. Wygląda na to, że jest o tyle. Muchy CC grasują, gryzą, tak? Także to jest coś nowego. No ale są zwierzęta, więc te muchy się pojawiają. Co prawda na północy też były zwierzęta, ale tych much nie było, więc muchy się tutaj pojawiają. Także żrą na tym polu, co może być pierdliwe. No dobrze, tyle tutaj mogę zrobić w tym Lake District. Spróbuję to zrobić. Także idę dzisiaj się przygotować. Dużo, dużo pracy, także chyba muszę wracać bezpośrednio do domu. Wydaje mi się jeszcze, że dużo, dużo fajniej się jest trzymać szlaków pieszych niż samochodowych, bo samochodowe są bardzo pilnowane. Ciężko się jest gdzieś zatrzymać, a każdy możliwy postój jest od razu płatny. No nic, idę, jadę, pakuję się. Nie chcę mi się pakować, no ale czas w drogę. Nowa przygoda.